Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym czwartkowym odcinku. Właśnie zawiozłem Juny do przedszkola, nie mogę dzisiaj wstać zupełnie, nie mogę się zebrać. Na śpiocha ją zabierałem po prostu z tego łóżka. Nawet pani nauczycielka mówi, oj, ona chyba dopiero co wstała. Mówię, no jeszcze śpi tak naprawdę. No w każdym razie Juny już pojechała i jakoś tak, nie wiem, mam straszne takie poczucie winy, że ją oddałem i że dzisiaj ją zabierze mama. Nic jej nie mówiłem, to będzie niespodzianka dla niej. Źle się z tym czuję. No w każdym razie, dzisiaj będę podejmował decyzję, chcę dzisiaj podjąć decyzję o tym, czy gdzieś jadę, dokąd jadę, na ile czasu jadę, etc., etc. I jeśli podejmę decyzję, że nigdzie nie jadę, to wtedy będę rozmawiał z małą Juny, żeby Junku odebrać wcześniej, żeby teraz nie czekać 11 dni na odebranie, tylko wziąć ją wcześniej. Nie, jakoś tak nie czuję się komfortowo z tym, że tak długo mam jej nie widzieć. To pierwszy raz będzie tak długi okres niewidzenia jej. No, po prostu. Dobra, nieważne. Idę teraz się trochę wypompować na siłkę, a później kmerski. Tak jak mówiłem, muszę dzisiaj podjąć parę decyzji co do odnośnie planów na najbliższe dni. Muszę też coś wymyśleć na dzień dzisiejszy. W tym wszystkim jeszcze wkomponować fakt, informację może tak od Maćka, że oni już znają datę, wiedzą kiedy będą wylatywali. To będzie niedługo, za chwilę będą już lecieli do Europy. Wracali do Europy. No i nie wiem, właśnie zastanawiam się tak, jak to wszystko poukładać, bo jeżeli teraz ja wyjadę, to jak wrócę, to ich już może nie być. Albo jakoś będzie tak na styku. No nic, dobra. Na razie przygotowuję się do kmerskiego. Za 10 minut, nie całe 10 minut. Za 7 minut zaczynam lekcję. Będziemy myśleli. Lekcja kmerskiego skończona. Już miałem wyjechać, ale zobaczyłem, co to jest za skuter. Ludzie kochani, jaki długi. Roba. Trochę swoje już przejechał, nic nie widać, ale fajny. No to już kawał ślizgacza, prawie jak ten skuter wodny wygląda. Nieźle. Jadę na śniadanie, bo jeszcze dzisiaj nie zdążyłem zjeść. I potem śmiganko z kolejnymi rzeczami. Dawno nie było pani rybki, dzisiaj jest. No prawie wszystko już sprzedała, ładnie. Ja chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz na ulicy, co to się zmieniło, ale to za chwileczkę. Proszę bardzo, restauracja zamknięta na rogu moja śniadaniownia. I dzisiaj, wracając z lekcji kmerskiego, pod skokach jechałem, głodnym, chciałem usiąść zjeść, podjeżdżam Lipton. Zamknięte. Znów na głodnego jeszcze. Oj, to się źle skończy. Dobra, jadę do miasta. Muszę załatwić jedną sprawę związaną z wyglądem, a później zobaczymy. No, to jest pierwszy punkt odhaczony celem mojej podróży. Jakże dalekiej był fryzjer. Fryzjer barber. Co? Czyli ściąć włosy. Trochę krótko, ale tak właśnie chciałem, żeby było, żeby nie chodzi co chwilę. No i teraz tak, czekam na odpowiedź od Maćka, czy dzisiaj próbujemy po raz kolejny nagrywać coś, czy nie. Chyba czekając na tą, na odpowiedź, udam się na masaż. Po tych prawie dwóch tygodniach z Judy i siłkach nieustających kilka relaksu mi się przyda. No bo i tak muszę na mieście się pokręcić, czekając na odpowiedź. Jak zaplanowałem, tak też uczyniłem. Jak wspominałem, dzisiaj potrzebuję trochę czasu do namysłu. Taki relaks temu sprzyja. Okun. To ja się kładę, będę się masował. Jak widzicie, tu jest pusto, nikogo oprócz mnie nie ma. Taka godzina. Ludzie raczej na lunchu niż na masażu. Godzina masażu za mną. Maciek się odezwał, że coś tam z Natalią będą sobie robili. W związku z tym na razie się z nimi nie będę widział. Zobaczymy może później. Teraz jadę pokręcić się troszkę. Jeżeli nie pojadę nigdzie,
to myślę, że któregoś pięknego dnia wybiorę się jeszcze tutaj wieczorową porą zobaczyć, jak to wygląda. No, jak to wygląda normalnie, to wiadomo, ale teraz troszkę więcej turystów jest po tym chińskim Nowym Roku. Bardziej to tętni życiem, a to ludzie decydują jednak o atmosferze, jakby nie było. No dobra. Dzisiaj pogoda jest łaskawa, bo jest słonecznie, ale jest jednocześnie bardzo gorąco. Czyli wracają znowu te temperatury, które były przed chwilowym ochłodzeniem. 2-3 dni mieliśmy troszkę niższej temperatur, no i dzisiaj znowu zaczyna już prażyć tak mocno. Minęła 13. Ja nie jestem głodny. Nie wiem, o co chodzi. No, upały robią swoje na pewno. Też często, no. Ale nic nie jadłem, jakby nie było dzisiaj. Jeszcze. Jako, że jestem na mieście, to podjadę sobie kawałeczek do Adama, zobaczę, czy już wstał. Czy już tam chodzi. Ktoś tam u siebie na filmie opowiadał o jakimś wyjeździe na ryby. Pociągnę go za język, dowiem się, o co tu chodzi. Bo ja w sumie mógłbym się wybrać. Czemu nie? No bardziej w jego rzeczywiste chęci powątpiewam. No ale to zobaczymy już, jak uda mi się go dopaść. No i proszę, udało się. Złapałem Adama przy porannej kawie. Zamówionej. Amazon Cafe. Zawsze stamtąd zamawiasz? W 90%. Czy dlatego, że jest dobre, czy masz jakiś inny powód? Dlatego, bo jest otwarte, do w miarę późna, jest standardowa kawa, jest w miarę blisko. Kierowcy też znają miejsce, przyjeżdżają, jest wszystko. No i bardzo dobrze. Zamawiasz sobie dwie takie, jeszcze tak? Dlaczego? Jeszcze dlaczego ci powiem, bo jak rano otwieram pierwsze oko, już jedno, to pierwsze co robię, to biorę telefon i robię reorder. Wiesz, to tak, no reorder, już tam nic nie szuka mnie tego reorder. I jak już sobie tu wyjdę i tak dalej się tak usadowię, to ta kawa za 3 minuty przyjeżdża. Aha, no i bardzo prawidłowo i dobrze. Dzisiaj troszkę sobie pospałeś też. No, dużo pcząłeś. Nie, Marcin, bo ja chodzę późno spać. No ja wiem, ja chodzę na druga, trzecia spać, więc to 9 godzin, żeby odespać, czy 10, no to koło 12 się wstaje. No to, ale w drugą stronę teraz rozumiesz, jak to u mnie jest. Jak ja wstaję 5:55 rano, ja rozumiem, to dla mnie... To a zdarzają się na przykład wizyta takiego naszego znajomego, był tutaj u ciebie ostatnio. I 12:30 wysyłał wiadomości, przyjeżdżaj Marcin, przyjeżdżaj, pogadamy chwilę. No urocze, bardzo miłe, ale no nie, to u mnie to tak nie działa. Nie działa. Zdecydowanie nie. Zobacz, czy psy nie wybiegły ze strefy. Nie, tu leży. Dobra, nie pobiegły, dobra. Nie, w ogóle nie. Coś doniosli mi niektórzy widzowie w komentarzach, że na rybę chcesz się wybrać. No i chciałem ciebie wyciągnąć, wręcz. No ja to jestem jak najbardziej za. Ja to chętnie zabrać. Nagrywam. Wędki są gdzieś po krowcu. Ja też mam wędki, mam jakiś sprzęt. Także z tym nie będzie problemu. Bardziej... To były proste wędki, był bambus, kołowrotek. Bambusów tu nie brakuje, kochany. To że... Pióro z piórka i korka. Korków też nam nie brakuje, piórek nie brakuje. Można zrobić. Żyłkę, gdy się kupi, haczyk się kupi. Przypony, to wszystko tego. Ja to już powoli nie potrafię tego łączyć ze sobą. Nie? Tu... Przypony, nie przepony. Przepony to masz gdzie indziej. Tu cięższa, tu tego. No. Ale to nie, to ja to umiem, wie wszystko. Ja łowiłem tak trochę. A ja na antybiotykach jestem. To dlatego na ryby chcesz jechać? Nie. To bez sensu. Mówię, że jestem na antybiotykach. Czemu? Zarażasz? Nie. Zakażam. Znowu się zaciąłem tym nożem, no, którym psom ciąłem wieprzowinę. No. A to wiesz, pełno z bazarku taka, no, nie? I kurde, spuchni później ten palec, nie? Aha. Ja od razu jodyną wszystko poprzemywałem, żeby nie było. Bo kiedyś jak miałem, to mi się babrało, to już była ropa i tak dalej. Teraz tak nie było mocno. Ale jak mi palec zaczął puchnąć, no to mówię, zakażenie. Pojechałem do kliniki, normalnie do lekarza. Do takiego, gdzie się leży. Wiesz, aha, o co chodzi? Aha. A tam w ogóle sobie pieski biegały po środku z Z2, wiesz, nie wiem, lekarza czy jakieś pielęgniarki. Aż mówię, czy ja do dobrej kliniki trafiłem, nie? I ten. No i oczywiście poczekałem dosyć długo, ale diagnoza była taka sama jak lekarza, jak i moja. Zakażenie, antybiotyki antyseptyczne i to, no dał mi garść, kupiłem. To do kiedy musisz je brać, żeby wiedzieć, na kiedy ustawiać te wędki, no te ryby? To nie ma nic wspólnego. Jak to nie ma nic wspólnego? To jest kluczowe w ogóle. Przecież na ryby nie można jechać bez alkoholu. Alkohol i papier toaletowy musi być. Jajka na twardo. Jajka na twardo też. O, ktoś przyjechał.
ktoś przyjechał. Powiedz mi w takim razie, dobra, to my się, bo ja wiesz co, ja przyznam szczerze, ja dzisiaj chcę podjąć decyzję o tym, czy ja wyjeżdżam gdzieś, czy nie, bo mam teraz 11 dni wolnych i chcę coś z tym zrobić. Znaczy wolnych, ale ty... Wolnych, nie mam gości u siebie i nie mam dżunku, czyli myślę o tym, żeby gdzieś wyjechać, ale to dzisiaj będę podejmował decyzję. Nagrywam, także żeby mieć świadomość tego, że twój głos tutaj jest. Kamera, tak. Mam bardzo podobną kamerę do tego, do live'u. No dobra, słuchaj, o czym to pytałeś się? No, te ryby, czy antybiotyk nie przeszkadzać będzie nam w łowieniu ryb? Nie będzie przeszkadzać antybiotyk w łowieniu ryb, a jeżeli gdzieś jakaś... ja patrzyłem ostatnio, jeszcze jest bardzo mało lotów z tego nowego lotniska. No bardzo tak, mało. Tak. Jedynie jest Hanoi 3 razy dziennie. Właśnie, ciekawe. Dziwne, no. Nie? Ale jest tam chyba, nie wiem, Lampra Bank ewentualnie to by poleciał, nie? Bo to trzeba by na wyspę gdzieś polecieć. Nie, Lampra Bank to jest... Tak, ale trzeba by na wyspę, bo wtedy nie musisz wizy mieć. Bo na wizy wietnamskie nie musisz mieć wizy. Lampra Bank jest dla osób. No, ale ja rozumiem. Ale to, a dla osób musi mieć wizę? Ale chyba na lotnisku dają. Chyba, już nie pamiętam. Byłem. Trzeba by się orientować. Byłem, ale nie robiłem. Nie, to na pewno na lotnisku dają, nie? A, no to okej. Okay. To jak tak, to okej. Okay. O, tak to można. Lampra Bank to jest takie Semrep Laos. Takie pod... Mają swój Angkor Wat taki tam. Trzeba go odwiedzać, czy nie? Nie, nie trzeba. Świątynia nie jest tam wystarczająca, ale mówię, no... Lampra Bank to jest taki Semrep tutaj, takie turystyczne, backpackerskie. O, to byśmy się wpisywali dobrze w takie backpackerskie klimaty, to już tam nas widzę. Nie, ale jest przynajmniej, wiesz, ta infrastruktura pod obcokrajowcem jest to fajnie turystycznie zorganizowane. No to możemy tam polecieć, to sprawdźmy, kiedy są loty. Czy ty musisz teraz tu być? Nie, no mogę, nie, no, ale nie inaczej, bo ja mam gości no właśnie, za 4 dni. A widzisz, za 4 dni dopiero. No. To można by jutro na przykład polecieć. Można by było. Nie, jutro nie mogę. Nie mogę jutro. Muszę w sobotę rano mogę na przykład. Na siłownię iść, nie? Nie, w sobotę rano mogę, bo ja już mam w piątek wieczorem taką akcję, że muszę być. No dobra, no to trudno, to nie lecimy. To kiedy to indziej? To wyłącz. To ja wyłączam kamerę. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy z tymi rybami, bo to trzeba łódką gdzieś popłynąć. A to ton na tonel sap chyba, no. Czy, bo gdzie ty chcesz? Nie przeciągaj, masz już tyle materiału. Ale co, że ja chciałem, żeby się z tymi na te ryby umówić, naprawdę. Ale no, nie, łódką na tonel sap to nie pozwolą. A ja nie chcę z jakimiś przewodnikami, no to ty musisz znaleźć bajoro, bo tak dużo jeździsz. No to są bajory. Albo nogę rzeki jakąś. To są. Tylko, że głębokie, żeby to była nie w kałuży jakiejś. No to są, no. Nie? I normalnie jedziemy tam, jajka na twardo zabieramy. Ogórek. Zielony, no. No, pomidor. I można jechać. I zarzucamy dodatkowe haczyki, trzeba tylko robaków nakopać. Co, nakupimy robaków, ciasto się zrobi, tak. Można jechać. No dobra, no to na ryby możemy pojechać w każdej chwili. To nie wymaga większego planowania. Dobra, to dzięki Adaś w takim razie. Kończę. Adam nabył nowy skuter. Nowy to znaczy mocne słowo jest nowy. Z nowym to ma tyle wspólnego, co ja z językiem wietnamskim. Czyli zasadniczo, prawda, jest nowy, bo nowy u Adama. Odkupił go od maczków. Maczkowie się teraz wyprzedają z tego, co już im będzie niepotrzebne tutaj. W sensie tutaj, no w sensie wyjeżdżając, tak? Z Kambodży. No i Adam zakupił. Nie będę zdradzał, za jakie kwoty to poszło, ta maszyna. Ale myślę, że Adam będzie zadowolony tak czy owak. No, to już poszedł. Słynny skuter kopany. Bo żeby go odpalić, to trzeba się nakopać. Znaczy wystarczy raz kopnąć, ale... Stałem się szczęśliwym nabywcą. Ja ci powiem, to jest już poniekąd kultowy pojazd. To nawet nie chodzi. Ciciza od firmy odkupiłem. Jeszcze nie chodzi. Nie od Ciciza firmy chciałem tylko powiedzieć, tylko od Maćka, no nie oszukujmy się. No tak, to jest. No, ale Maciek był. Nie mówiłem o tym, jakie pieniądze, no ale myślę, że te pieniądze pozwalają wierzyć w to, że nie wtopiłeś. Tak. Po prostu. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo... Ja nie mówiłem też, nie powiem. Tajemnica handlowa. Niech piszą w komentarzach u ciebie. Ile mogło być? No. I dodam, że to jest dobra cena, no tak, żeby była jasność. Mhm. No i tak. No i zobaczcie, nawet jest zatankowany. Z papierami. Ja chciałem powiedzieć, że jest zatankowany. No nie jest. No za bardzo. No trochę jest. No to zawsze można jeszcze Misza spuścić, to jeszcze dobrze. Jeździł dookoła wioski, to jeździł. A Misza jest dzisiaj u ciebie? Nie wiem. Chyba jest, bo chyba niechcący go nagrałem, że siedzi przy stole. No dobrze, gratulacje w takim razie.
To otwórz sobie piwo, żeby ci się nie rozeschł. Rozeschł. A, no rozumiem, to nie, to w takim razie. No to niech się rozcycha. Trudno. Przepadnie. Nagrzewa się, bo na zimie nie pali. Nie pali. Czyli zawsze w słońcu, to go nie, pod dachu nie wstawiaj, to nie ma sensu. To gratuluję za kupówkę w takim razie. No to rośnie ci tu stado, powiem ci, rumaków. Pięć już. Ej. Strzelę pojechała na tym, na Zumerze, na tym najlepszym. No, to gratulacje. Piękne statko. Wszystkie kulawe, ale... Schorowane trochę. Takie leciwe, ale są. Chodź ci pokażę kurczaki. Co, masz kurczaki? No. Ja cię kręcę teraz. Adam wszedł w kurczaki. Co ty je w kuchni trzymasz? A. Bo w sumie... Ale kochany, ale one nie żyją. No to, bo je ubiłem. Taka jest rola kurczaka. To ja coś robię nie tak z moimi, w takim razie moje ciągle żyją. A dobrze wymacerowane w oleju. W oleju? No to pięknie. Coś wam pokażę. Bo tu jest kubek. To Adam tam mówił właśnie, że zamawiał z tej kawiarni. Zobaczcie, tu jest zaznaczone, co Adam pił. Ja nawet nie wiem, co to jest. White Choc Macchiato. Choc prawdopodobnie czekolada. Czyli biała, biała kawa czekoladowa. Jeszcze macchiato, do tego nie mam do końca pojęcia. Proszę, takie rzeczy pija prezes. A wydawało mi się, że czarną pija. A to jest łobuz. Tak obszerniej to będzie u Adama na kanale. Ale odkryłem u niego, nawet nie miał pojęcia. Zobaczcie, to jest po prostu niemożliwe. Ja tu podstawiłem teraz szczotkę, żeby to chociaż troszeczkę wyciągnąć w górę, żeby nie chodzić po tym. Ale zobaczcie, tutaj. W rogu pomiędzy budynkiem a wylanym betonem. Tam musiała wpaść pestka kiedyś pomidora. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj jest już jeden pomidor, rośnie. Są kolejne kwiaty. Tutaj, tu są kolejne zalążki. Normalny pomidor. Pięknie pachnie. No to się w głowie nie mieści po prostu, jak życie potrafi walczyć o swoje. Kapitalne rzeczy. No i tu był wyrósł pomidor. To mi nie chciały rosnąć po prostu w nawożonej glebie. Po prostu ręce opadają. No dobra, muszę oddać Adamowi, że kurczak z piekarnika rzeczywiście to jest genialne rozwiązanie. Jest przepyszne. Zresztą ziemniaki pieczone również wyszły kapitalnie. To dzięki temu tłuszczowi z między innymi właśnie z kurczaka i z wieprzowiny. Tam są kawałki, tak. Takie przepyszne naprawdę. To wszystko. No, kapitalnie, słonina, tak. No i kurczak zrobiony genialnie. Ziemniaki również. Cyk. Pyszności. Dziękuję Adam. Byłem głodny. Już głodny prawie nie jestem. Spragnionych napoić. Goły chodzi. Doskonale. No to smacznego. Posiedzieliśmy chwileczkę sobie tutaj u Adama. Było bardzo przyjemnie, żeśmy zresztą kilka takich merytorycznych nawet kwestii omówili. Nawet zrobiliśmy coś. Jeszcze takiego przydatnego. I teraz ruszamy na chwilę do miasta. Pomysł jest taki, żeby odwiedzić Downtown, czyli ten lokal taki nowy, który powstał niedawno. Zobaczyć, co tam się dzisiaj dzieje. Adam tego miejsca nie zna. Nasz gość, który z imienia był już dzisiaj wymieniony, ale nie będę już dalej forsował jego obecność, tutaj też jedzie z nami. Jedziemy we trzech i zobaczymy sobie, jak to miejsce tam funkcjonuje w dniu dzisiejszym. No i jesteśmy w Downtown. To jeszcze nieaktualne walentynkowe dekoracje, trudno co zrobić. Pokazuję chłopakom, jak wygląda to miejsce. Co zdej? Za dużo kamer, ja wyłączam swoje. Wyłączam. Niech nie zwiedzi was mrok, który mnie otacza. To jest dopiero popołudnie i to jeszcze wcale nie późne. My mamy dopiero po godzinie 18. Wyszliśmy już z Downtown. Nie było ludzi, po prostu było pusto, siedzieliśmy we trzech. No, było przyjemnie posiedzieć chwileczkę, wypić drinka, ale na dłuższą metę już no, nie chciało się nam czekać, bo tam o 19 wchodzi zespół. Później pewnie by się działo fajnie, no ale byśmy za wcześnie. Może jeszcze wrócimy, zobaczymy, no nic nie jest przesądzone. Na razie jedziemy na chwilę do Artura i tam przysiądziemy na moment. No zobaczymy co później dalej, jak się sytuacja rozwinie. Ja bym nie chciał dzisiaj spędzić tak dużo czasu na mieście, bo jutro mamy rano normalnie sytuację z nauką chmerskiego. No to po prostu nie byłoby rozsądne z mojej strony. No dobrze. Na razie lecimy przysiąść jeszcze w nowym miejscu.
Dzień dobry kochani, kłaniam się tylko z samego rana. Tak jak mówiłem przed chwilą w ujęciu, no nie ma taryfy ulgowej. Dzisiaj od rana zaczynam normalnie funkcjonowanie, dlatego nie mogłem zbyt długo się wczoraj pobawić. Co się odleczy, to nie ucieczę, jeszcze zdążę, prawda? Nie ma co wszystko naraz, od razu pełnymi garściami, hełstami spijać tą wolność. Krok po kroku. Teraz zbieram się na lekcję kmerskiego i będę ruszał z kolejnym dniem, ale to już w jutrzejszym odcinku. Za obejrzenie dzisiejszego pięknie Wam dziękuję i zapraszam serdecznie na ten właśnie jutrzejszy 7 rano czasu polskiego. A dzisiaj życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.